Komenda Miejska Policji w Lesznie ma nowego komendanta. Pełniącego obowiązki komisarza Arkadiusza Milewskiego zastąpił inspektor Krzysztof Nowak, do tej pory komendant powiatowy Policji w Rawiczu. Dziś oficjalnie przekazano mu kierowanie jednostką w Lesznie. Na razie będzie pełnił obowiązki komendanta. Zrobił to inspektor Tomasz Trawiński, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu. Nie szczędził miłych słów pod adresem byłego komendanta. Jestem pod wrażeniem pana operatywności, pana sposobu zarządzania jednostką, wynikami, jakie osiągnęła Komenda Miejska Policji w Lesznie. Zapewniam pana, że zostanie to docenione i w najbliższych dniach powierzę panu samodzielne kierowanie jednostką szczebla powiatowego w naszym garnizonie wielkopolskim. Tomasz Trawiński przybliżył sylwetkę nowego komendanta. Zna go bardzo dobrze, bo wcześniej mieli okazję razem pracować. Praktycznie całe swoje życie zawodowe pełnił w pionie służby kryminalnej. Piąc się po szczeblach w tym pionie, dochodząc do stanowiska naczelnika Wydziału Kryminalnego od 2006 roku, czyli już 10 lat minęło. Pan komendant Nowak pełnił obowiązki pierwszego zastępcy komendanta powiatowego Policji w Rawiczu. Żadną tajemnicą nie jest przez prawie 2 lata jako mój zastępca, a po moim odejściu od 2012 roku jako komendant powiatowy Policji w Rawiczu. Nie robię przysługi z racji znajomości, tłumaczył Tomasz Trawiński. Dodał, że liczą się kompetencje, doświadczenie i przygotowanie. Swoją decyzję argumentował tym, że Krzysztof Nowak sprawdził się na wcześniej sprawowanych stanowiskach. Jestem przekonany, że da radę i teraz, mówił Trawiński. Arkadiusz Milewski zapewniał Krzysztofa Nowaka, że ten współpracować będzie ze wspaniałymi ludźmi, doświadczonymi policjantami, mającymi fach w ręku. Przed nimi z kolei chwalił swojego następcę. Znam inspektora Krzysztofa Nowaka, podobnie jak pan komendant wojewódzki. Przeszedł swoje ścieżce kariery przede wszystkim wszystkie szczebla policyjne, ale związany jest głównie ze służbami kryminalnymi, co nie oznacza, że nie zna się na pracy prewencyjnej i ruchu drogowego. Człowiek z zasadami, zero-jedynkowy, ale przede wszystkim sprawiedliwy. Miałem zaszczyt być prawie przez 2 lata jego zastępcą w Rawiczu. Wówczas bardzo się dużo od niego nauczył. Komenda Miejska Policji w Lesznie takiego kierownika jednostki właśnie potrzebuje. Panie Komendancie Wojewódzki, bardzo dziękuję w imieniu własnym i policjantów, że to właśnie komendant Nowak obejmuje to stanowisko. Krzysztof Nowak wyraził zadowolenie z przydzielenia go do jednostki w Lesznie. Współpracowników poprosił o zaufanie. Padło tu wiele ciepłych słów pod adresem załogi. Komenda Policji w Lesznie to załoga, to policjanci, pracownicy cywilni, którzy poprzez zaangażowanie, doświadczenie wyśmienicie realizują swoje zadania, za co należy im się wielkie uznanie i chylę czoła. Panie i panowie, jestem dumny, że mogę być w waszych szeregach. I dodam tylko jedną malutką prośbę. Troszeczkę zaufania od początku, tak żebym mógł jak najszybciej stać się jednym z was. Dla odchodzącego komendanta były podziękowania, dla nowego gratulacje. Składali je między innymi władze Leszna i powiatu leszczyńskiego, a także naczelnicy, zastępcy oraz kierownicy.